Wojciech Orzechowski, Julia Śnieżek i Marek nieobecny Śnieżek. Marek nieobecny, bo on cały czas na akcie notarialnym. Już tyle czasu upłynęło, on jeszcze na akcie notarialnym. U Julii w kilku poprzednich odcinkach byliśmy na mieszkaniu, nakręciliśmy jedno z mieszkań. Teraz jesteśmy na drugim. Julia z Markiem się mocno wyłamują, bo ja mówię jedno mieszkanie w jednym półroczu, drugie w drugim. A oni dwa na raz kupili, a co ciekawe powiedzieli, że w następnym półroczu kupują trzy na raz, więc to jest niesamowite tempo. Rzecz się dzieje na Chojnach. Wcześniej było w bloku czteropiętrowym, dzisiaj jesteśmy w wieżowcu na szóstym piętrze. No Julia, powiedz mi, lepiej wieżowiec czy blok czteropiętrowy? Różne preferencje są. To wszystko zależy od tego, od kupującego. My wybraliśmy te dwa mieszkania, ponieważ one nam się podobały, są ładne widoki i wydaje nam się, że przyszli właściciele będą dobrze się tutaj czuć. Co ciekawe, tamto mieszkanie już sprzedane. Tak. Tu ekipa bardziej się przyłożyła, była inna ekipa, lepsza ekipa. Za chwilę o ekipach remontowych sobie porozmawiamy, natomiast tak szybciutko o samym mieszkanku. Julia, ty jesteś homestagerem, więc sama projektowałaś mieszkanie. Opowiedz dwa słowa o tym, co tu mamy. To mieszkanie chciałam, żeby było z nutką takiego stylu angielskiego, więc pojawiają się sztukaterie. Pojawia się również kominek, który co ciekawe jest również z funkcją grzania. Jest to był kominek elektryczny. Mieszkanie jest bardzo jasne. Użyliśmy farb satynowych, które jeszcze bardziej je powiększają. Kuchnia jest pełna w zabudowie i znowu tak jak w poprzedniej nieruchomości mieliśmy jeden kolor wędrujący miętowy, tutaj wybraliśmy żółty i żółte elementy, szare, czarne, żeby też wszystko to każdy spokoi i współgrał i dobrze się prezentował. Bo czasami, co ciekawe, oglądający nie wiedzą, dlaczego im podoba się to mieszkanie, ale właśnie tą spójnością taką wprowadzają im taki ład i ten efekt wow. Kobiety są niesamowite, bo one mają właśnie ten zmysł taki właśnie aranżowania wszystkiego. Ja nie jestem estetą, ja w ogóle mam wielki problem z doborem czegokolwiek. Jak chodzę na zakupy, to z żoną i u mnie żona wszystko gdzieś tam dopasowuje. Natomiast widać, że tu Julia też przejęła pałeczkę. No i to jest wspaniałe, jeżeli się ma ten taki właśnie zmysł, który pozwala pewne rzeczy sobie rozłożyć. Może przejdźmy do pokoju, który może być zarówno pokojem dziecka, może być gabinetem. Bardzo podobny rozkład jak na tamtym bardzo mieszkaniu. Bardzo podobny, niewielkimi niuansami. Ale tam była szafa, a tu się już na szafę nie zdecydowałaś? Nie. Tu się nie zdecydowaliśmy na szafę i myślę, że to dobry pomysł, bo kupujący mogli obejrzeć sobie tą aranżację z szafą, aranżację bez szafy. Moje ulubione tapety w pepitkę. Co ciekawe, kupującym się też bardzo podobają. I takie szybkie pytanie. Widzimy za oknem cmentarz. Niektórzy boją się kupować nieruchomości blisko cmentarza. Jakie masz odczucia? Nie przeszkadza to. Poza tym ludzie mają świadomość, że mamy porę roku taką, jaką mamy, czyli zimę, a w pozostałych porach wiosna, lato, jesień liście są na drzewach, jest zieleń, więc praktycznie w ogóle tego nie widać. Co ciekawe, jak my kupowaliśmy tą nieruchomość, też tego nie zauważyliśmy. No, to ciekawe. Niektórzy mówią, że widok na cmentarz jest widokiem pozytywnym, ponieważ zbliżająca się śmierć przyspiesza inwestowanie w nieruchomości, więc zamiast czekać i być może siedzieć przed telewizorem, zerkasz na cmentarz, jesteś zmotywowany. Kurczę, zanim się tam pojawię, już muszę iść i działać i robić. A poza tym, tak jak wczoraj oglądający też byli, stwierdzili, że to im absolutnie nie przeszkadza, bo większość czasu i tak spędzają w pokoju dziennym. A za to 1 listopada jaki widok? Jesteśmy w sypialni, podobny układ jak w poprzednim mieszkaniu. Tutaj też pierwotnie była kuchnia, no efekt jest, jak widać. Bardzo przyjemnie, abym mógł tu spać. Tak, pewnie mi się czuł dobrze. Bardzo, bardzo dobrze dobrane wszystkie elementy. Cieszę się, że się podoba. Wyposażenie. Tutaj też mamy dodatkowo w każdym pokoju trzy źródła oświetlenia, podświetlenie karniszy, co też wieczorem daje bardzo taki klimatyczny nastrój. Pierwotnie również w tej nieruchomości były to dwa oddzielne pomieszczenia. Było oddzielne małe, bardzo małe WC i łazienka z wanną. I tutaj również zaaranżowaliśmy prysznic 90 z odpływem liniowym. Co ciekawe, tej ekipie udało się przejść, wkuć bardziej w podłogę i tutaj nie mamy już podestu, jest równa powierzchnia. Jest zestaw prysznicowy podtynkowy. Jest taki ciekawy element też dekoracyjny w postaci LED-u podświetlającego nam tą ściankę 3D i również duże lustro. Dwa różne mieszkania, dwa różne doświadczenia, dwie różne ekipy remontowe.
Teraz patrząc na te ekipy, co byś mogła powiedzieć o tej właśnie, z tego mieszkania? Jeżeli chodzi o tą ekipę, to remont wykonywały dwie osoby, pan Adam i pan Józek. Ojciec z synem. Była to ekipa, która przede wszystkim bardzo szanowała nasze pieniądze. Tak jak wcześniej rozmawialiśmy, zanim zamówili chociażby kontener, to wszystko pakowali w duże worki i wtedy, kiedy już mieli jakby mnóstwo tego materiału do zapełnienia kontenera, wtedy zamawiali kontener. Była to ekipa, która również słuchała bardzo moich sugestii. Mieliśmy bardzo dużą nić porozumienia i w zasadzie nie było takich elementów, gdzie ta współpraca tam się nie układała. No dobrze, Julia, jesteśmy w bloku, a mamy tutaj kominek. Jak to ty, powiedz mi, tutaj ten kominek przemyciłaś? To jest kominek elektryczny, zakupiony w sieciówce. Pierwotnie kosztował niecałe 1500 zł. My nabyliśmy go za 400 zł. Gdzie nigdzie były uszczerbienia, więc uzdrowiłam kominek, zaszpachlowałam, przemalowaliśmy. Ale zobaczcie, jaki klimat. Ja patrząc na te płomienie, miałem wrażenie, że to jest biokominek, a to okazuje się, że to elektryka. Elektryka i co ciekawe, ma również funkcję grzania. Julia, wy z Markiem dosyć doświadczeni ludzie, bo jednak jak zajmujesz się homestagingiem, to jesteś w tych mieszkaniach. No niemniej jednak pytanie, czy warsztaty cokolwiek wniosły do waszego życia i sprawiły, że rozpoczęliście przygodę swoją z nieruchomościami. Jak to byś podsumowała? Dzięki warsztatom rozpoczęliśmy tą przygodę, bo dostaliśmy jakby nową perspektywę na nasze plany na przyszłość. I co ciekawe, będziemy już brnąć dalej w tym kierunku, w kierunku nieruchomości, w kierunku inwestowania. Mam nadzieję, że z powodzeniem. Jeżeli ty chcesz zmierzać do wolności finansowej, jeżeli chciałbyś rozpocząć przygodę z nieruchomościami, to niezależnie na jakim etapie jesteś, bo ja kiedyś również startowałem z poniżej kreski. Miałem 500 tysięcy długu, potem przez kilka lat wychodziłem z tego, aż w końcu zająłem się nieruchomościami. To był proces bardzo długi, już 11 lat jak inwestuję w nieruchomości, ale opłacało się i mam nadzieję, że Wam się też będzie opłacać i kiedyś również dojdziecie do tego momentu, że te nieruchomości będą pracować na Was. Trzymam kciuki. Zmierzamy w takim razie. Trzymam kciuki. I trzymamy kciuki za Ciebie. Jeżeli tylko jesteś zmotywowany do działania, odezwij się, napisz do mnie, być może Ci w czymś pomogę. Pozdrawiam Cię serdecznie, Wojciech Orzechowski. Przeprowadzę Cię za rękę przez cały proces inwestycyjny. Pozdrawiamy. Pozdrawiamy.